Cześć, z tej strony Grzegorz Janiszewski i zapraszam na mój kwestionariusz GIGS. Drużyna, wytrwałość i przyjemność. Chyba Ronaldinho, bo kiedyś byłem zawodnikiem ofensywnym i Ronaldinho, na pewno. No z uwagi na to, że był najlepszym zawodnikiem na świecie, no. A jak byłem młody, to patrzyłem na to, kto jest najbardziej słynny, chyba i dlatego. Trudne pytanie, nie mam odpowiedzi. Nie wiem, kim bym był. Nie, celem numer jeden zawsze to był piłkarz. Zawsze grałem z numerem 13, tutaj była 13, jak przychodziłem, była zajęta, więc wziąłem trójkę, nie, bez konkretnego powodu. Nie mam po prostu. Innymi dyscyplinami w ogóle się tak nie interesuję, jak już oglądam, to nie ma szans, żebym wskazał kogoś ulubionego, jakiegoś ulubionego sportowca. Iga Świątek, czy może Joanna Jędrzejczyk? Nie wskazałbym ulubionego sportowca z poprzedniej dyscypliny. No na pewno na rozmowach z chłopakami i na masażu, na odnowie biologicznej. Taka wolna odnowie biologiczna to może źle powiedziane, bo to nie jest teoretycznie wolna chwila, ale wolna chwila to chyba na pogawędce wszak. Szukam jakichś wakacji, ale chyba powiem, że Zakopane, Gubałówka. Oświadczyłem się tam mojej obecnej żonie. Nie wiem, czy Bartek Jaroszak nie odpowiedział tak samo na to pytanie, ale ze Stalą Rzeszów. 4-1 i awans do pierwszej ligi. Dużo parków, dużo zieleni. Mamy psa i spacerujemy często z pieskiem, więc tak, to bym wskazał, że to lubię w Katowicach. Też jeszcze nad tym nie zastanawiałem. Chyba nie chciałbym być działaczem, ani nie iść w stronę piłki nożnej. Postaram się być przedsiębiorcą jakimś. Coś pewnie będę kombinował z jakimś interesem. Razem z małżonką albo być może sam.